mam na imię Kamila i nauczymy się dzisiaj kilku bardzo prostych trików z jedną piłeczką. Myślę, że większość z Was znajdzie w domu jakąś piłkę. Jeżeli nie, bardzo fajnym zamiennikiem piłki może być na przykład mandarynka. Jak sami widzicie, mandarynka też daje radę. Ale co zrobić, jeżeli nie znajdziecie w domu ani mandarynki, ani piłeczki? Otóż z pomocą spieszą skarpetki. Ja mam akurat długie, krótsze też dadzą radę. Co robimy? Łączymy je ze sobą i zwijamy od palców do ściągacza. Czyli uwaga, rolujemy i teraz ten ściągacz zostaje, zewnętrzny ściągacz rozszerzamy, odwracamy na drugą stronę tutaj, otulamy resztę skarpetki, możemy lekko uformować. O. I w taki oto sposób stworzyliśmy nasz bardzo pierwszy, taki bardzo podstawowy, wspólny rekwizyt żonglerski. Zobaczmy, jak działa. Mandarynka, piłeczka, skarpetka. Działa! Rekwizyty gotowe, czas więc przejść do ćwiczeń. Na początek podrzuty jedną ręką. Druga. Teraz przerzuty z ręki do ręki. Nie muszą być zbyt wysokie. Ja też nie mogę zbyt wysoko rzucać, żeby mi piłka z kadru nie uciekła. Jak już to opanujemy, możemy dodawać kolejne elementy. Na przykład jedno klaśnięcie. Zamiast klaśnięcia możemy dodać na przykład dotknięcie nosa, czyli podrzucamy nos i łapiemy. Zamiast nosa może być na przykład broda, czyli podrzucamy broda, łapiemy. Jak już nam się to uda, możemy połączyć oba ruchy, czyli podrzucamy, dotykamy nosa, potem brody i dopiero potem łapiemy piłkę. Oczywiście nie musi to być tylko nos i broda. Mogą to być, może to być czoło, mogą to być policzki, mogą to być uszy. Tutaj też liczę na Waszą kreatywność. Do kolejnego triku musimy wyciągnąć jedną rękę do przodu. W drugiej ręce jest piłka. I teraz przerzucamy piłkę nad wyciągniętą ręką na drugą stronę. I ją tutaj łapiemy. Ręka wraca. Rzucamy, łapiemy, ręka wraca. I wraca. Teraz spróbujmy ruchu odwrotnego. Czyli ręka z piłką idzie na drugą stronę i stąd wyrzuca. Czyli ręka idzie tutaj, rzuca i łapie. Ręka idzie tutaj, rzuca, łapie. Jak już opanujemy rzut i z jednej, i z drugiej strony, staramy się go zapętlić. Czyli ręka do przodu, rzucamy, tu łapiemy i teraz stąd rzucamy i tu łapiemy. Jak już uda nam się opanować ten ruch, uczymy tego samego drugą rękę. Czyli tym razem druga ręka idzie do przodu i pierwszy ruch, czyli rzucamy stąd, łapiemy z tej strony, wracamy. Rzucamy, łapiemy, wracamy. I ruch odwrotny,
Czyli ręka idzie tutaj, rzuca i łapie z tej strony. Jak już opanujemy i jeden, i drugi ruch, co robimy? Zapętlamy. Czyli hop, 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 hop. Następny trik. Znów wyciągamy jedną rękę do przodu, piłka w drugiej ręce pod spodem na drugą stronę, co już znacie. Tylko, że teraz rzucamy piłeczkę do wyciągniętej dłoni, dokładnie tutaj. Uwaga! Rzucamy, łapiemy. Rzucamy, łapiemy. Hop. Jak to opanujemy? Uczymy tego samego drugą rękę. Czyli teraz druga do przodu, pod spodem na drugą stronę i rzucamy gdzie? Tutaj. Hop. Hop. Jak już opanujemy wyrzuty z jednej i z drugiej strony, co robimy? Zapętlamy. Czyli ręka wyciągnięta, ręka z piłką tutaj. Rzucamy. I teraz ręka, która rzucała, idzie do przodu, ręka z piłką pod spodem na drugą stronę. Hop. 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 Jak już opanujemy, możemy to robić szybciej. I szybciej. I szybciej. Myślę, że jak na pierwsze spotkanie, to już wystarczy. Ćwiczcie w domach, próbujcie, dawajcie znać, jak Wam idzie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku.